złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Takie ciosy. Najpierw niechciana ciąża, a potem śmierć konkubenta. Nie do pozazdroszczenia taki los hiobowy. No, miejmy to już za sobą. Kawał skurna i ch**a. Dlatego był dobrym żołnierzem. Dodałbym jeszcze pedała, ale ty się nawinęłaś i ludzie przestali gadać. No nic, zanim wyjdę, najprzyjemniejsza część. Renta wojskowa dla wdowy po oficerze, który zginął na służbie. Gdybyście byli małżeństwem sakramentalnym, byłaby jeszcze renta dla sieroty. A tak? Tylko becikowe. Do widzenia. Kurwa, ciemno jak w dupie. Panie kapitanie, chyba jesteśmy w niebie. Sebek, co ty p***lisz? No jak wpadliśmy do czarnej dziury, to chyba nie żyjemy. Jak na martwego, to całkiem zajebiście się czuję. A przynajmniej nie widzę różnicy. Czekajcie, gdzieś tu miałem światełko na ryby. O k***wa, kurwinox! O k***wa, gdzie? Janusz, świeć mu pod ogon, bo nie mam pedalskiego zmysłu i karabinem po ciemaku w dupsku nie trafię! Chwila, zapalę flarę! A, panie kapitanie, to ja! Ożeś ty k***a. A podwójne arabskie gogle. Nawet drag queeny z kurwoli na to nie idą. A już na pewno nie za darmo. A, między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. Nie jest zbyt urodziwa. I nie oszukujmy się. Wysypka w pachwinach to nie uczulenie. W tym przedziale cenowym nie ma co wybrzydzać. Kurwa, ale swędzi. Ty, a wiesz, że ona ma brata? Nie, on też daje? Ostatnio przychylniejszym wzrokiem patrzę na pedalstwo. Mariusz! Znasz moje zdanie o środowisku gejowskim. Bez HIV-a lub AIDS lepiej się tam nie pokazywać. Pani Klaudia Bong? A o co chodzi? Normalnie po śmierci szeregowca wysyłamy tylko list z zawiadomieniem. Ale wiem co nieco o pani wstydliwej sytuacji. Wiem czym się pani zajmuje. I dlatego postanowiłem odwiedzić panią osobiście. Co prawda kradzież od kosmity, nawet sprzymierzonego, nie jest karalna, ale jest to czyn nieetyczny. Złodziejstwo wchodzi w krew jak prostytucja, o którą, broń Boże, pani nie posądzam. Dlatego proszę przyjąć ten skromny kosz wędlin od Gwiezdnej Floty i zostawić te kiełbachy kosmitów w spokoju. Do widzenia. Zaraz. Jak to Sebastian nie żyje? Puśćcie mnie z k***! Przysięgałem, że czyszczę kosmos z kosmitów i słowa dotrzymam! Janusz, wyjmij mu karabin z dupy! Jeszcze sobie zrobi krzywdę! Janusz, nie słuchaj go! Dopchnij kolbę i pociągnij za spust! Potem zastrzel siebie, a na końcu Sebka! O nie! A na pewno nie tym samym karabinem, który każdy z was miał wcześniej w dupie! To niehigieniczne! Jeszcze dostanę AIDS, jeśli któryś z was jest darczyńcą! Widać, że żaden z was nie wychowywał dzieci. Powiedziałem? Spokój ma być. No. Zamiast biadolić jak baba przed okresem, lepiej zastanówmy się, jak wydostać się z czarnej dziury. A na to, że staliśmy się kurwinoksami, są tylko dwa racjonalne wytłumaczenia. Jeden, fizyka czarnej dziury. Dwa, czary. Przepraszam panowie, czy możecie mnie za***** bić? Szedłem sobie z tego z bąszynka, myśląc, że wszystkie problemy zostawiłem w tej dupie. Ale los jak ma zadrwić, bez pudła wyśmieje biedaka. Albo średnio zamożnego. A ja jak na złość byłem jednym i drugim. A dlaczego mówi pan o sobie w czasie przeszłym? Przecież pan ciągle żyje. Co to za życie? Gdy wessała nas czarna dziura i spowiła mnie ciemność, pomyślałem sobie, nie ma rady. Skórzą ślepotą nie wygram. Więc usnąłem. A rano? Łuska pokryta skórą, w dupsku Szczecina i siusiaczek krótki jak kciuk. Zaraz.
Byłeś kosmitą? Jak z dzidy strzelił? W takim razie wszystko jasne. Po przejściu przez czarną dziurę zmieniamy się rasami. Powiedział doktor Sram. Tępy chuj. O ciekawe, co by się stało, gdybyśmy wpadli w czarną dziurę poza granicą kosmosu. Skoro za granicą wszystko zmienia się we fiuta, a kurwinoksom często zamiast zarostu rośnie fiut, to może we fiut, w ten, w zarost. Ty właśnie, jak już jestem kurwinoksem, to spróbuję z takiego palanta w nabrodzie wyhodować i po miesiącu chować go za pasek. Albo do kieszeni. Albo do dupy, k***a twoja mać. Zbieramy się. Trzeba się stąd wydostać, zanim psychika też nam się zmieni w zwierzęcą. Zarost. Ty się lepiej módl, żeby ci nie rósł taki jak naprawdę, bo ci taka stulejka dziecięca będzie zwisać pod brodą. K***wa jego m***a! Mać, co to jest? Coraz dziwniejsze rzeczy wypadają przez czarny otwór dupy. Kiedyś można tu było zebrać szlifowane szkiełko i bursztyn. A teraz... Za co mam je wymienić na targu? A chuj mi w dupę. Zobaczymy. Dobry, pani Teresa Sram? Teresa Kłopotek Sram. Używam dwóch nazwisk, ale jak rachunki, to pan nie zastałem w domu. Przykro mi. Zwrotne potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie odbioru? Znowu mandaty albo co? No nie, od starego z roboty. Gwiezdna flota za przykrością zawiadamia, że obywatel Janusz Sram zamieszkały, bla bla bla. Zginął w czasie służby. Słyszał pan? Mój mąż nie żyje. Stary nie żyje. Czyli znowu jestem wolna. Romualdzie. Ech, Romueo. Gdyby nie zakład psychiczny, nigdy nie przyjęłabym nazwiska Sram. Teresa Kłopotek ruchała.